razu z góry chciałbym przeprosić za małą obsługę w tym odcinku, ale niestety zakupy były troszkę za długo zajęły. Dzisiaj widzimy 8% góra, oj, dzisiaj nogi to dostaną chyba w dupę, lekko mówię, dziewczy, za przeproszeniem. Zjedziemy, żeby nie opóźniać, żeby jak najszybciej mogli podwić to razem ze mną. No jeszcze raz, góry wielkie sorki. No niestety tak wyszło. Nic na to nie poradzę, no jeszcze na pewno Turekka będzie obsuwa przez to, że będzie się trochę wrzucał. It's important to warm up before exercising. So let's get to it. Rzeczy, no nie przeskoczymy. Knee tucks is an excellent exercise to warm up your lower back, glutes and hips. 25 minut. Raise your right knee up towards your chest and use your hands to pull it closer to your body. Slowly lower your leg back to the ground and then raise your left knee. Bardzo ważne, jak widzieliśmy, 54%. Keep alternating sides until this exercise is over. Będzie coś, będzie wyciskania trochę na nogi, czy tak wyrażę. Keep your chest up as you bring your knees to your chest. Keep your shoulders away from your ears. Będzie ważne, żeby nogi na pewno były dobrze przygotowane, jak i my w ogóle przygotowani do ćwiczeń dzisiejszych. This mobility exercise opens up your hips, an area that is often quite tight on most people. Start with your left leg forward and your right leg back and lower until both legs form 90 degree angles. At the same time, raise your right arm and lean your torso to the left. Then, stand tall and return to the start position. Now, switch your leg positions and perform the warm-up exercise on the other side. Only work within your own range of motion and hold the stretch briefly. You should feel this in your legs and the sides of your torso. This mobility exercise opens up the hip of the back leg. Make sure you lean your torso. Rozgrzewka za nami. Kolejne ćwiczenie chciałem powiedzieć oczywiście. O, teraz mamy rynek. Windmills are a terrific full body warm-up exercise. Focus on your hamstrings, the muscle group in the back of your thighs, and always work within your own range of motion. Begin the movement by rotating your torso. Keep your hands in line with your shoulders. Pause and hinge back at your hips. Reach your right hand down toward your left foot and look up at your left hand. Reverse the direction and reach your left hand towards your right foot. Push your tailbone back as you hinge at your hips. Do not flop forward at your waist. Każdy inaczej pracuje, inaczej może się pracować, ten, a to wszystko ma wpływ, bo jak... Reach only as far as you are comfortable. Do not overstress. You should feel this in your hamstrings and lower back. Breathe normally to deliver oxygen to your muscles. You can always pause the workout and do more reps if you feel you need to. Tak więc, no, z tym to różnie jest. No, staram się, nie powiem teraz... ograniczyć jak najbardziej śmieciowe napoje w górę, a no jednak to nie jest. Do not flop forward at your waist. Nie jest łatwe. Ale no, kto wie, może coś tam zeszło trochę. Na pewno wiem jedno. Kondycyjnie czuję się lepiej. Widać, że trochę więcej jestem w stanie ćwiczyć bez żadnych przerw, bez żadnych ograniczeń, bez żadnych jakichś przeskoków. The good morning exercise is a great full body warm-up. Kosztowo to widać, a to już start by sitting back into a squat. Koniec drugiego tygodnia, więc zdałoby się, żeby kardio nam zadziałał, trening kardio zadziałał. Reach down and grab the insides of your feet and remember to keep that chest up. As you grab your feet, lift your glutes up by extending your knees. Now stand up and with your hands together, reach above your head with your arms and push your hips forward to stretch your abs and shoulders. Plusy. Nie jest to może jakieś, wiecie,
Don't go too fast. We're just warming up here. Super mocne, ale... You should feel this exercise in the muscles in the back of your legs and in your abs. Na poziomie łatwym te 3 tygodnie. Ten 3 tygodnie później przejść na średni. Później na najtrudniejszy. I od razu zobaczycie różnicę albo wziąć... No to tak to według mnie najlepiej jest. Keep your chest up as you squat down. Wszystkie naraz. Remember to exhale as you move through the range of motion. When you reach above your head, look up at your hands to get a full range of motion. Organizm się przyzwyczai do ćwiczeń. To też jest ważne, jeśli nie ćwiczymy w ogóle. Żeby organizm nabrał tego. Że trzeba ćwiczyć życia. Tu jest czas na regenerację. Don't go too fast. We're just warming up here. You should feel this exercise in the muscles in the back of your legs and in your abs. Keep your chest up as you squat down. Mam nadzieję, że kolejne odcinki, które są już nowym tygodniem. Let's start the workout today, now that you're all warmed up. W miarę około 18, będę starał się, żeby 18 to chyba. Dobrze, chyba, że chcielibyście wcześniej, ale to też tak. Też let's może see być you różnie. Start no strong and skakanka. Finish strong. Let's get started. Lecimy. You've hit the perfect pace. Keep this up. You're doing a great job pushing the limits with this pace. Remember to keep your torso vertical. This is an amazing pace that you're setting for yourself. That was a real good effort on that exercise. Keep it up. Sushi później. Here we go. Sushi. Let's make this exercise count. Pivot right and squat. Back to start. To widzicie. Pivot to the left. Przysiad and squat. I obrot. And back. This is all for you. Pivot right and squat. Trudne ćwiczenie, ale jednak same. Now back. Fantastic work. Let's keep up this nogi intensity. Pracują. Back to start. Keep going. Pivot to the right. No i na pewno dostałem troszkę. And już czuć. Czuć, że jest lepiej. Pivot left and squat. Now back. As you squat down, remember to point your toes up inside your shoes to engage your glutes. And you can do it. Pivot to the left and squat. I drugi raz. Back to start. I znowu. And back. I ostatni raz, to już teraz musi być. Po 10 razach. Nie da rady. Pusty zbiornik, nie da rady. That was a very solid effort you put in there. Keep it up. Remember to breathe in as you lunge down and breathe out when you push off. Let's get started. Now stand. Lunge to the left. Wdech, wydech jak lecimy na dół, wdech jak wracamy do góry. To taka mała informacja turystyczna, żebyście for proper form, make sure your knee does not go past your toe. Now stand, go for it. Dobra, dobra, już stoję, nie marudź. Lunge right. And stand. To na miejsce to się, dużo left miejsca trzeba. Być pewnym, że mamy. Stand up. Jednak trochę ćwiczenie. Lunge to the right. Now stand. That's it. No dobra, lunge left. Ale ja bym chciał trochę szybciej. Ogień dym. And stand. And lunge right. A też ma. Pamiętajcie, że tak, co to jest zrzucenia wagi, to nie są ćwiczenia. Tutaj nie wydaje mi się, że to było ćwiczenie, które mogło pomóc w zrzuceniu wagi bardziej. Właśnie to poprawienie kondycji. Ten drugi zestaw jest chyba 9-tygodniowy, jeśli dobrze pamiętam. Jest do czegoś takiego. To wszystko jest kwestia też psychiki i nastawienia. Stand up. Work hard for this. Lunge left. Remember to hinge from the hip and stick your glutes out to help balance your posture. Now stand. Lunge to the left. And stand. I ostatnie powtórzenie jest na nami. Looking good.
You really kept your energy level up on that workout. Let's try jumps. No to lecimy. Time to break a sweat with a great cardio workout. Make sure to pump your arms on each jump to burn even more calories. To nam mówi, żebyśmy jak najbardziej pracowali też rękami. A przynajmniej więcej kalorii spalimy. Niech mu będzie. This is an amazing pace that you're setting for yourself. You are performing at the maximum pace. Awesome. I koniecówka. Już za nami widzicie ćwiczenia. Let's take a quick time out for a water break. Zdecydowanie wzmażają naszą tętno. It's time to get a good cardio workout by being the fastest runner on the trail today. Ale co, dobra. Ostatnia kobiecinka na drodze. Świetnie. Nobody can tell you. Tu jest dobrze kolejny bieg za nami. A je, super, ekstra kultura. Crunchwork punches. I na glebę się kładziemy. I brzuszki z uderzeniami. Let's work hard on this exercise and bring the energy. Up and right punch. Up and left punch. Up and right punch. Come on, 110%. Up and left punch. Co, według mnie trochę za długi jednak te przerwy. Remember to breathe in and lower your body down. Stay focused. Ja powiedziałem, to przyspieszył. When you get to the hold in this rep, I want you to hold a little longer. One. I ostatnie powtórzenie. Wrócimy. I znokautowany zawodnik. There you go. Nie mówię o was, jeszcze damy radę. I znowu skakaneczka. Remember to breathe to help oxygen get to your muscles once you start skipping. Let's go. Way to work up a sweat with this pace and burn off calories. Tak, ja cały czas skaczę, on niby przestał. You're doing a great job pushing nawet the limits with this nie ruszając rękami cały czas skaczę. Push hard na nodze. All the way to the end of the set. Wyłapuje nas bardzo dobrze. You get the perfect pace. Keep this up. I za nami. No, myślałem, że nie złapał tego ostatniego, będziemy się jeszcze raz podkręcić. Let's step up and give it your best on this exercise. Now, squat down. Lift up. Lower down. To jest jedno z gorszych ćwiczeń jak dla mnie. And lift. And down. Maximum effort. And lower down. Now, lift up. Lift up by engaging your core, you'll be able jesteśmy to już w połowie, jest dobrze. Position while you do your calf raises. You've got this. Lower down. And lift. Now lift up. I ostatnie powtórzenie jest przed nami, jest dobrze. Wytrzymaliśmy. Lift up and down. No już opuściłem. Stand. Oh. You're doing great so far today. Stay positive and strong. O, jest dobrze, ale nagrywał. Time to start your next exercise. Let's work it on this one. And lunge forward. Now drop. Lunge forward. Stand up. Keep it up. Now lunge forward.
Jest dobrze. To nie są aż takie. To ćwiczenie nie jest bardzo jakoś wymagające, tu bardziej chodzi, żebyśmy utrzymywali 90 stopni na nogach przy wygnięciu kolan, żeby nogi bardziej pracowały jak najmocniej. Plus wybicia się. Now lunge forward. Keep your eyes focused on the TV or at one point in front of you to lock in your balance. Strong. Give it your best and lunge forward. No dawaj, wracamy. Ojejku, error. Lunge forward. After lunging down, force your hips forward to keep your torso vertical to protect your back. Now drive up, work it. Now lunge forward. Now strong up. And lunge forward. Jeszcze tylko trzy ćwiczenia i jest dobrze. Nie jest tak najgorzej. Myślałem, że będzie większe zmęczenie organizmu, ale jednak dajemy radę póki co. Now lunge forward. Staying hydrated and working out is important. Take a moment to get some water now. Chciałbym się napić, ale zapomniałem niestety bubble. Bubble jakiś mała. To teraz mamy deskę. Mountain trails and break a serious sweat with your board. Oh yeah. With some big air. Now twist off. Oh yeah, way to hit the grind. Tu żeby utrudnić tobie tak jakby przykucamy im squata. Przynajmniej nogi cały czas pracują. Oh yeah, with some big air. Now squat. Dobrze jest. Biegniemy, lecimy. Jesteśmy w połowie drogi. Focus on landing on your feet with each step. Dobra, lecimy znowu. Twist up. That was smooth. Nice work on the ground. O, Jezu. No dobra, nie wyszło. This is the final stretch. Finish strong. Squat low. Jest. Kolejny punkt za nami. Uff, ale trochę się zmaliśmy. Very nice riding today. You were carving and jumping like a pro out there. No to biegniemy. Damy radę. Wszystko 10 ćwiczeń. Ready to burn some calories and be the best runner? Give it your all. Widzicie? Żebyście nie mówili, że nie ćwiczę. Widzicie moje tętno? Jest dobrze. To nie jest tak, że się obijam i tylko daję, żeby robiło samo. Niestety trzeba ćwiczyć, trzeba. Nie ma lipy. Jest dobrze. I meta kolejnego ćwiczenia przed nami. Zaliczone. Jest dobrze. Jest siła. O proszę, ręce też coś jednak poćwiczymy, żeby nie było. Remember to keep your back flat and your hands on your shoulders from start to finish on this exercise. Tak, ja już jestem. Nie zwracajcie na to uwagę, ja już byłem w takiej pozycji, a on nie wiem, czy mu się zresetował, czy co. Five, four, three, two, one. I... Boom. Good work.
You're on target to having a great workout. I znowu suma. Suma działa. Give it your best today and you will be rewarded. Pivot right and squat. Back to start. Pivot to the left and squat. And back. Sweat it out. Pivot right. Płacę się, płacę się, nie bój się. Now back. When you stand up, remember to pivot and turn in one fluid movement. Back to start. Step it up. Pivot to the right and squat. A was zapraszam do zadawania pytań. Jeśli macie oczywiście jakieś pod filmikiem, wy pytacie, ja odpowiadam. Bo na razie nie wydaje mi się, żeby było dość pytań, żeby zrobić odcinek numer 2. Tak więc jeśli macie, chcielibyście się o coś zapytać, to śmiało walcie. Jeśli będę w stanie, to odpowiem, nie będzie zbytnio osobiste. A jutro też postaram się wrzucić wieczorkiem filmik na temat PlayStation 4. Ojejku. PlayStation 4 i cen, jakie się zapowiadają, bo to jest naprawdę kosmos. Według mnie to jest kosmos, to co oni zrobili. Ale to już jutro. Taki mały vlog, że tak wyrażę. Brace your abdominals before you step to prevent your chest from leaning forward too much. Powinien, w sumie jutro nie ma ćwiczeń, to może około 18. Będzie odpowiedni czas. Lunge to the left. A was, jeśli macie ochotę na coś ze mną zagrać, to piszcie śmiało. Lunge to the right. A jak wysyłacie zaproszenie, to piszcie, w co by chcielibyście zagrać, bo kilka osób wysyłało mi zaproszenie. I tak, no domyślam się, że to ktoś z subskrybentów. Nie ma problemu, ale chciałbym wiedzieć, w co chcecie zagrać. Może mówimy się, ja przygotuję. Ostatnio się przygotowałem, byłem gotowy na godzinę, ale niestety subskrybenta nie było. No. Może mu coś wypadło, zdarza się, a niestety nie ma jak się skomunikować. Może trzeba po prostu z mojej strony dodać albo profil na Facebooku, albo może gadulec. Co o tym myślicie? Lunge to the left. Stand up. Point your outside toe out slightly to increase the range of motion of your lunge. No dawaj. I ostatnie powtórzenie. I kolejne ćwiczenie za nami. Ja powiem wam, czuję, że się poca jak normalnie, powiem co. I stretch jumpsy. Hey, come on. It's time to work it. Let's go. This is an amazing pace that you're setting for yourself. You're doing a great job pushing the limits with this pace. No tak, już to zrobiłem, no. Nie drażnij lwa. Keep it up. Dobra. Keep bridges. Focus on giving 100% effort. Nowe ćwiczenie. Let's do it. If you're having trouble, it's okay to take a break. You can use Show Me How to review the exercise and then try again. Both hips up. Lower your hips. Do tego chyba nie trzeba raczej powtórzenia, to jest w miarę proste. Hips up. As you raise your hips, drive your heels into the ground to involve your glutes more. Hips down. That's it. Tutaj dolna część plecy działa. Lift your hips. Oraz mięśnie ud. Both hips down. Four. Only your best here. You should feel this exercise in your glutes and hamstrings. Rzeczywiście również zapraszam do takie w miarę łatwe ćwiczenie, można sobie pogadać oglądania nie tylko serii EA Active z EA Active 2,
ale też FIFA. Fallouta mamy nowe odcinek, gdzie się pojawiły. Komentowania, co byście chcieli jeszcze zobaczyć z tego 15 minut? Ja nie widzę problemu. Co byście chcieli obejrzeć? W kolejce znacie, może nie wiem, po kolei chcecie, ale to musicie napisać. Możecie pod tym filmikiem, możecie takim innym. Zapraszam oczywiście. Reach back with your right arm so that your shoulders are rotated. Zapraszam również do subskrypcji, polecajcie znajomym, jeśli uważacie, że kanał nadaje się do polecenia. Zapraszam również do komentowania, co byście zmienili, co wam się nie podoba, co się podoba. Wiadomo, nie wszystkim można dogodzić, ale wszystkie porady będę starał się wziąć pod uwagę, no i jeśli dam radę, no to czemu by nie? Remember to sit up tall as you perform this stretch. O, jak dobrze, rozciągnięty człowiek. Hold for 5 more seconds. 4, 3, 2, 1, and release. No to już ostatnie podrygi w dniu dzisiejszym. Ja dziękuję bardzo jeszcze raz. Z góry przepraszam za tak późno pojawienie się tego odcinka. No niestety tak wyszło, ale mam jedno, znaczy no, plus dla mnie, no, można powiedzieć, dzisiejszy zakup, bo żona zasponsorowała mi wszystkie trzy części powrotu do przyszłości. Coś czuję, że dzisiaj będzie seria powrotów. Dobry, ryju. Normalnie, aż miło. Tak więc, jeszcze raz dzięki za oglądanie. Przepraszam za to, że pojawił się tak późno ten odcinek. Zapraszamy już do następnych, w poniedziałek. Na pewno się pojawi, no. Będę starał się jednak, żeby pojawiał się o 18. No, ale rozumieć, że nie zawsze da radę. Ja mówię o takiej terenie jak Piotrek, to pewnie 5 minut i zaraz by był, a tu się będzie jeszcze z pół godziny ładował. Tak więc no, z góry przepraszam. I zapraszam do następnego odcinka. EA Active 2, trening cardio. Następny odcinek to już będzie dzień 9 i ostatni tydzień ćwiczeń z Activem 2, a później po urlopie weźmiemy się za kolejne ćwiczenia. Też będziemy robić trening cardio, żebyśmy mogli porównać sobie. Będzie UFC trainer albo może MyFitness Coach Club. Zobaczymy jeszcze, ale jeszcze trochę czasu jest do tego, to się. Czy my może Fitness Coach Club jest trochę krótszy? Nie jest. 3-tygodniowy, może jakiś 2-tygodniowy, to akurat w czasie. Ale rozluźnienie. Zawsze strona łatwiejsza. Nie mam zamiaru się przesilać teraz już, Janicki 95, no nie. Szkoda. I już prawie koniec. Przed nami ostatnie ćwiczenie w dniu dzisiejszym. Tak więc dzięki wielkie jeszcze raz. Do następnego odcinka. Dzięki wielkie. I zapraszam. Now grab your right ankle with your right hand and pull it towards your glutes, forcing your hips forward to get a better stretch. Remember to force your hips forward to maximize this stretch. Keep your knees close together for this stretch.
Już prawie. Now, let's switch sides. No i druga strona. I to już koniec dnia dzisiejszym, tak więc. Dzięki wielkie. Do następnego odcinka. I zapraszam też na kanał Games for Fun PS3, kanał hardkorowej parki już od wtorku. Sądzę, że powinny pojawiać się z powrotem odcinki z Dead Space 3, a później co po kopie z Dead Space 4, 3. Zobaczymy. No to dzięki i na razie.